Cześć, witajcie. Niedzielne dzielenie. Jesteśmy w Oslo, jest ze mną Michał. Witajcie, szczęść Boże. No i gdzie płyniemy? Płyniemy na Hovedøya. To jest pierwsza wyspa, jaka jest na drodze tutaj tych wszystkich statków, które poruszają się w obrębie pierwszej strefy w Oslo. No i tu mamy największą tą wyspę, która ma też ruiny klasztoru naszego. Jak ona się nazywa? Hovedøya. To płyniemy na Hovedøya. Tak jest. Na wyspę i tam będziemy rozważać słowo. Wyjmujecie słowo Boże i czytacie je razem z nami. Do zobaczenia za moment. Czytanie z drugiej księgi Samuela. Wszystkie plemiona Izraela przybyły do Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: oto my kośćmi twoimi i twoim ciałem, już wczoraj i przedwczoraj. Choć naszym królem był Saul, ty zajmowałeś się sprawami Izraela. Bo tobie powiedział Pan: ty będziesz pasterzem mojego ludu, Izraela. Ty będziesz przewodnikiem Izraela. Przybyła do króla w Hebronie cała starszyzna Izraela. Król Dawid zawarł z nimi w Hebronie przymierze wobec Pana i namaścili Dawida na króla całego Izraela. Oto słowo Boże. Słuchajcie, mamy przed sobą liturgię słowa do rozważenia. Przeczytaliśmy sobie pierwsze czytanie, które mówi o historii Dawida. Zanim jednak podzielimy się z wami słowem, chciałbym dwa słowa na temat dzisiejszego gościa, ponieważ Michał jest członkiem wspólnoty Logos. Logos to znaczy słowo. 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 Nie tylko, ale głównie słowo. Słowo. Jest to wspólnota charyzmatyczna tutaj katolicka w Oslo, zrzeszająca Polaków. Ale powiedz, bo twoja historia jest dosyć ciekawa, dlatego że oprócz tego, że jesteś członkiem wspólnoty, to zawodowo zajmujesz się, jesteś kierowcą... Śmieciarki. Śmieciarki, tutaj w Oslo. A oprócz tego, że jesteś kierowcą, to również rozpocząłeś w tym roku... studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. No, ja tak wyprzedzam, ja tak naprowadzam, dlatego że Michał już mi to już powiedział już dawno i ja to wiem. Ale chcę, żebyście się też dowiedzieli, bo to jest bardzo ciekawe, że Pan Bóg powołuje do studiowania teologii. No zobaczcie, ludzi z różnych zawodów. To nie jest tak, jak czasami mamy taki stereotyp, że ktoś, kto studiuje teologię, to na pewno to jest ktoś, kto chce zostać katechetą albo idzie na księdza, tak, nie? Na księdza. A tutaj mamy rzeczywiście, no zobaczcie, kierowca i to śmieciarki z Oslo, Polak, studiuje we Warszawie. To są studia takie, że macie zjazdy, to nie jest, że to... No tak, to jest e-learning, także to jest na zasadzie zjazdów trzech w roku. Resztę materiałów mamy drugą elektroniczną. No i teraz śmiem twierdzić, że skoro poszedłeś na teologię, to Słowo Boże jest dla ciebie ważne. Co było takim motywem, żeby rozpocząć te studia? Pan ci to objawił? No może tak być na wspólnocie, nie? No, komisja z Watykanu się jeszcze nie wybiera. No. Ale tak na poważnie, rozważałem dość długo, co studiować, bo wypadałoby w końcu w moim wieku coś studiować. Mhm. Już powinienem być magistrem albo inżynierem. W każdym bądź razie
rozeznawałem to jakiś czas i w końcu padło na teologię. Bardzo fajne słowa też padło od rektora, że w dzisiejszych czasach, żeby studiować teologię, no to trzeba być nienormalnym. Pod pewnymi względami. To oczywiście było w formie żartu powiedziane, ale... No tak, tak. Normę jakby nam ustala świat w pewnym sensie. Wiem, o co chodzi, nie? Że tak. Nienormalnym rozumiemy. Dobra, ale to w takim razie idźmy może do słowa. Pierwsze czytanie. Co cię tutaj... tak żeśmy się umówili, że przeczytamy pierwsze czytanie. Co cię tutaj dotyka w tym słowie? Myślę, że normalność i przeciętność Dawida. Czyli to, że królem Izraela został ktoś, kto... Z ludu, kto nie był na to, można powiedzieć, z początku w ogóle przeznaczony. Ktoś, kto nie był w ogóle brany pod uwagę na serio, jako kandydat. Ja ci tak trochę wejdę w słowo, dlatego, że to nawet potwierdza się w tym, co czytamy, że Saul był królem, ale to nawet starszyzna Izraela przyznała, że to ty dowodziłeś, że to ty byłeś tym. Ja żeby nie skłamać, to ja jeszcze raz spojrzę w to słowo. Druga księga Samuela, rozdział 5. I tutaj mamy takie słowo, słuchajcie. Choć naszym królem był Saul, ty zajmowałeś się sprawami Izraela, bo tobie powiedział Pan, ty będziesz pasterzem. Czyli rzeczywiście ludzie inaczej to widzieli, ale Bóg też to inaczej widział. Nie? Bóg patrzył na serce. Dokładnie tak. I to serce Dawida jak było kształtowane już dużo wcześniej. Tak? On się otwierał na Pana, na to wszystko, do czego był zaproszony. I Pan jakby, można tak to zinterpretować, że dostrzegł, tak? Mhm. Tą pokorę, tą żyzną glebę i otwarcie się. No i też wiemy, że Dawid to nie jest postać, jakbyśmy teraz to określili, z aureolą, z obrazka i skrzydełkami, że to jest też człowiek, który cały czas pozostał człowiekiem, i to grzesznym, bo widzimy w historii jego dalszej, że pomimo dostojeństwa został zwykłym człowiekiem też, który upadał. I teraz zróbmy trochę taki skok do Ewangelii dzisiejszej. Przeżywamy niedzielę Chrystusa Króla i jest ukazane Królestwo Jezusa z krzyża. Nie jako Jezusa, który siada na wysokim tronie z berłem, tylko widzimy Jezusa w cierniowej koronie na krzyżu. I drugi bohater Ewangelii, dobry, jak my nazywamy go, dobry Łotr. Łaska sprawia, że Łotr czyni taką refleksję i patrzy na to, że oni słusznie cierpią za grzechy, ale ten niewinny człowiek obok, Jezus, on nie powinien tu się znaleźć na krzyżu. I w pewnym momencie Łotr mówi: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Zobaczcie, jaka to jest przemiana. To na pewno musiała zadziałać łaska, żeby Łotr, który prowadził życie grzeszne i porównując do Dawida na pewno jeszcze bardziej grzeszne życie, był rozbójnikiem, był zabójcą pewnie, on w ostatnim momencie się nawraca. Nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno. No i to jest właśnie szokujące, ale też piękne, że Pan Bóg cały czas na nas czeka. To nie jest tak, że Bóg nas odrzuca, że Bóg jest całkowicie gdzieś daleko. On, można tak spojrzeć na tę Ewangelię trochę głębiej i zobaczyć, że Jezus cierpi tuż obok nas, jest z nami. Jest tym, który współodczuwa, jest tym, który patrzy na nasze cierpienie też. Bo to, że Jezus konał na krzyżu, nie znaczy to, że być może nie patrzył na tych, którzy z nim współcierpieli. I nie wiem, może to jest moja interpretacja, ale ten, gdy śmiem twierdzić, ten wzrok Jezusa spoczął na tym dobrym Łotrze, a jego serce przemieniło się. I stąd może też łaska spłynęła na tego dobrego Łotra.
No i jak przygotowywaliśmy się do tego filmiku, to też mówiliśmy o tym, że chcielibyśmy jednym słowem odwołać się też do drugiego czytania. Tak. Chrystus jest przed wszystkim. Jest Królem Wszechświata, trzyma w ręku cały Wszechświat. Można powiedzieć, że będąc przed wszystkim, nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. I podobnie jak Dawid, stawiając sobie Pana przed oczy, wtedy jesteśmy my we właściwym miejscu i Bóg we właściwym miejscu, wywyższony w naszym sercu. I te problemy, te sprawy, które nas codziennie spotykają, w których też często, przynajmniej ja osobiście się nawracam, właśnie, żeby to Pan był cały czas na pierwszym miejscu i na co nigdy nie jest za późno. I wtedy faktycznie mogę powiedzieć, że w tej sprawie Chrystus króluje w moim życiu i oby tak było, żeby to nawrócenie cały czas powodowało to, że On będzie królował w każdej sytuacji. No i też z drugiego czytania wypływa wiele. Wiemy, że święty Paweł zwracał uwagę na dziecięstwo Boże, na to, że jesteśmy dziedzicami, na to, że jesteśmy zaproszeni do światłości, do chodzenia w świetle. A więc i to wypływa oczywiście z naszego, tym bardziej z naszego, nie tylko z naszej natury, z tego, że jesteśmy ludźmi powołani do życia w Bogu, ale też z chrztu, z tego, że jesteśmy naznaczeni świętym krzyżmem, że jesteśmy obmyci wodą. I Jezus tym bardziej chce nas mieć w swoim królestwie. I teraz taka puenta z tej dzisiejszej liturgii słowa. Jeżeli Dawid, słaby człowiek, był zaproszony do bycia królem, kimś wielkim w Izraelu, jeżeli Łotr, który prowadził życie grzeszne, jest zaproszony do królestwa, do przybywania w Bogu, to o ile bardziej my, jako dzieci Boże ochrzczeni, jesteśmy zaproszeni do życia w Bogu. I chciałbym, żebyśmy na końcu, abyś poprowadził nas, Michale, w modlitwie uwielbienia Chrystusa Króla, który nas zaprasza do życia w swoim królestwie. Duchu Święty, prosimy Cię, prowadź tę modlitwę, aby była ona dla Twojej chwały. Nie siłą, nie mocą naszą, lecz Ducha Świętego wywyższamy, Panie, Twoje święte imię w naszych sercach, by Twoje Królestwo zagościło w naszych sercach, Panie, tam, gdzie jesteśmy, byśmy przemieniali nasze otoczenie, nasze serca. By to wszystko, Panie, co czynimy, było na Twoją chwałę, byśmy nawracali się jak Dawid. Chwała Tobie. Amen. Amen. Chwała Tobie. Przyjdź Królestwo Twoje, Panie. Przyjdź Królestwo Twoje. Amen. Więc dziękujemy Wam za wspólne podzielenie się słowem, to znaczy zapraszamy Was do tego, żeby gdzieś tam w komentarzach napisać, jak Was Słowo Boże dotyka dzisiaj. Może jakaś mała reklama Waszej wspólnoty, gdzie można Was znaleźć? Na pewno gdzieś na Facebooku. Tak, mamy swoją otwartą grupę na Facebooku, Logos. Reklama. Strony nie macie, ale może, czy macie? Jeszcze strona nie. Strona była w przebudowie, natomiast Akerszwejen 16C w środę 19, zawsze mamy spotkania, raz w miesiącu msza. Może także... jak będziecie w Oslo w środę, to zapraszamy. Ja mam też taki zaszczyt prowadzić dla wspólnoty Logos warsztaty uwielbienia. I mam nadzieję, że też będę korzystał z gościnności Waszej nieraz. Korzystamy z warsztatów, także na chwałę Pana nie wszystko będzie. No, słuchajcie, subskrybujcie kanał, jeżeli tego nie zrobiliście, obserwujcie, co się dzieje w Bożym świecie. Dzisiaj Oslo, nie wiem, gdzie teraz będę nagrywał. Widzicie, że Pan Bóg rzeczywiście prowadzi nas po różnych ścieżkach. Pamiętajcie, że Pan Jezus Was bardzo mocno kocha, już Was zbawił, posyła Wam swojego ducha i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, z Bogiem. Z Bogiem. Cześć.